widać, że pracowali nad tym, aby ten atak pozycyjny przyspieszyć. Liderszek zatrzymany przez Zastawnika, rozpędza się Mikołaj Zastawnik. Zastawnik świetnie to zrobił, Zastawnik i gol! 1-0, szybko otwierają strzelanie w tym spotkaniu zawodnicy rekordu. Kapitalna akcja Mikołaja Zastawnika, położył tam Bruno Grasse, wystawił piłkę do Pawła Budniaka. Stadskor futsal Ekstraklasie, teraz już Fogo futsal Ekstraklasie. Jest uderzenie z dystansu i Słupek ratuje. Rekord Bielsko-Biała, uderzał Wini. Nerwowo zerka chodzą na parkiet. Nogi. Tak, nogi chodzą, sam by jeszcze pograł. Teraz Mateusz, gol! 2-0! Mateusz Ferreira, rekord podwyższa prowadzenie. Co prawda był jako ostatni zawodnik. Oj, teraz piłka podskoczyła Budniakowi, jest faul. No, powiem szczerze. I mamy przedłużony rzut karny. Oczywiście. No błąd Pawła Budniaka, pytanie rzeczywiście. Kto był pierwszy przy tej piłce? No, wygląda na to, że sędziowie uznali, że taki No tak, Paweł zdążył z tym nagraniem. 15 minuta spotkania, niosą trybuny teraz zawodnika rekordu. Jeszcze trzeba odsunąć graczy Piasta Gliwic. Ciekawe, czy Sebastian Leszczak już ma to ułożone, gdzie będzie uderzał, czy ta długa przerwa, to długie wykonywanie. Popatrzmy. Tuzin pomysłów. Leszcza, gol! 3-0 dla rekordu. Potrzebował tej bramki Leszczu. No, jest widoczna ta przewaga także w statystykach rekordu. Nie tylko jeśli chodzi o bramki, ale stwarzane sytuacje. Strzały i teraz z trudnej pozycji. Patrzę na trybunę, widzę także Dominika Wilka, byłego zawodnika Piasta. Teraz Mateusz! Trafił w Cypuna albo inaczej. Uznajmy też, że to była dobra interwencja Jani Korpela. Mateusz, ale tutaj blisko Graca. Świetnie z tego wyszli rekordziści. Zastawnik chyba wcześniej powinien dogrywać do Rakicza. Czy faulował Winiego? Moim zdaniem tak. Też tak mi się wydaje. Ale natomiast tutaj Graca... Kompletnie. Natomiast wcześniej nie wiem, zobaczymy to w powtórce. Nie wiem, czy po tym, jak przewrócił się Mikołaj Zastawnik Wini Lanza, nie nadepnął go tak z premedytacją. To oczywiste jest, natomiast zobaczmy potem, ale czy Wini... Przede wszystkim to powinien... No, tam był dodatkowy ruch. Ale Wini Lanza wylatuje z boiska, bo to jednak on. A, no proszę, czyli on dostał żółtą kartkę. Koniec meczu dla tego gracza. Mateusz Rakić, jeszcze raz Brazylijczyk. Faulowany i drugi przedłużony rzut karny dla rekordu. Sebastian Leszczak inaczej broni Cypun. Brawo dla bramkarza Piasta Gliwice. Kapitalna teraz interwencja Cypuna, to było naprawdę dobre uderzenie Leszczaka. 2 minuty i 57 sekund do końca pierwszej części rywalizacji. Rakić i blisko bramki samobójczej. Świetnie Cypun. Jednego z graczy rekordu. Bruno Grasa pokazuje się z przodu Bugajski. Jest teraz wycofany Fiderszek. Uwaga, Cypun. Pusta bramka, Budniak. Obronił to Pegasza. Nie było zagrania ręką. Też mam takie wrażenie, że tam było czysto. Jeszcze raz. Budniak głową. Broni Cypun. Czeka, co zrobią partnerzy, ale tutaj Rakić jest szybszy. Rakić odbiera piłkę. Rakić! Cały czas serb, ale jest zupełnie sam. Jeszcze Rakić! Piłka po poprzeczce, ależ by to była akcja. Podąża do narożnika. Tam będzie aut w pobliżu końcowej linii boiska. Jest ograna piłka do Winiego. No i wreszcie to była dobra akcja. No, on zaryzykuje, że kolejny skończy się dla niego także odesłaniem do szatni. Teraz przechwyt Zastawnika, Mikołaj Zastawnik, dobry powrót, Breno, jeszcze było blisko. Mateusz rozłożył ręce, jakby nie wiedział do końca, co chcą zagrać, ale musi już zagrywać. Budniak raz, Budniak dwa, Rakić trzy, świetnie blokują Piastunki. A rzeczywiście ładnie, prosto, ale ładnie rozegrany. Leszczak przed Czadurskiego był faulowany i mamy przedłużony rzut karny bardzo szybko, bo jeszcze 10 minut i 15 ale sekund tej rywalizacji, kolejna żółta kartka. Szansa na 4-0. Mateusz Ferreira jest! Nie ma 4-0. Obok bramki. Rakić, strata Pegasza. Zobaczymy, co z tego będzie. Pegasza zablokowany, Wini! I czy tam będzie rzut karny? Tak jest! Już zabiera piłkę. No tutaj nie wiem, po co tak szybko Pegasza. I tak trzeba to ustawić i strzelić, jak... No, brawa Rakicza, szydercze, ależ tutaj kipi wśród zawodników obydwu zespołów. Ten mecz już pokazał, że... No, skonsultowali to sędziowie i moim zdaniem błąd. Zła decyzja arbitrów, jeszcze ta piłka tak przesunięta, czyli ten V przesunięty w bok.
Nie no, tutaj niestety, ale trzeba to przypisać sędziom, że popełniają błąd. Popatrzmy. Na uderzenie będą się decydować zawodnicy. 31 minuta. Jest zagranie! Piłka między nogami zawodnika Piasta Gliwice. Rekordziści bardzo, bardzo uważni, bardzo spokojni w tym meczu przez większą część czasu. Jest ta piłka dograna, jest gol! Szadurski 3-1. Piast wraca do gry. Leszczak. Jest szansa, faulowany Leszczak, będzie jeszcze jeden przedłużony rzut karny dla rekordu, kolejny. 32 minuta, Rakic nie ma bramki. Zawiązania tego futsalowego zamku zawodnikom Piasta, jest piłka dostarczona, jest strzał, kapitalnie nawrat. No ale tutaj problemy, problemy, z kolei może to dać trochę miejsca. Bugański i gol, nie, jak to obronili gracze rekordu, jeszcze nie koniec tej akcji. Gdzie jest piłka, jest szansa i znów świetny nawrat. On dzisiaj rozgrywa kapitalny mecz. Jeszcze szansa, piłka ląduje w bramce, 3-2. No niesamowita bramka teraz, nie wiem jak to rekordziści, którzy wybronili się z tak nieprawdopodobnych sytuacji, teraz tracą bramkę. Nie ma do kogo dograć Breno, piłka do Budniaka, nieczysto trafia w piłkę i co teraz zrobi Wini? Nie ma faulu, faul, faul na zastawniku, jeszcze raz. Sebastian Leszczak i piłka w bramce po ręce Cypuna. 4-2 dla rekordu Bielsko-Biała. Drugi gol Sebastiana Leszczaka. Wini. Nie wiem, co tutaj robi ten zawodnik. Nie wiem. Gramy. Bugański. I Rakic. Gol! 5-2. Stefan Rakic. Wreszcie szczęśliwy. Rakic, dogranie, ależ to rozegrali, Mikołaj Zastawnik, 6-2, Piast na kolanach, ale już się z nich podnosi. Wiesz co, to dokładnie to, co teraz powiedziałeś, nie wiem, czy będzie taki obrazek z tego meczu, będzie to widać w powtórce. I teraz nawrat, co zrobi? Uruchamia Popławskiego, Artur Popławski, jest Surmiak, słupek, nie ma gola, Krzępek, nie ma gola, gramy dalej. Są oklaski, bo to był naprawdę mecz godny mistrza z wicemistrzem, nie ma jeszcze tutaj zagrożenia i koniec! Rekord pokonuje Piasta Gliwice, 6-2, standing ovation na trybunach. To był naprawdę kapitalny mecz Fogo w futsal Ekstraklasy. Brawa dla obydwu zespołów, brawa dla Piasta, że gonił, że niemal dogonił rekord. No ale rekord dzisiaj tutaj był bezwzględny, no i po prostu można tu powiedzieć, chyba był jednak zespołem lepszy.